Witam, moi drodzy. Krótkie ogłoszenie. Podjęłam decyzję, że będę się powoli zabierać z YouTube'a, który w bezczelny sposób ogranicza moje zasięgi, shadowbanuje mój content, na co mam dowody, ponieważ zamieszczam filmy również na swoim kanale na BitChute, gdzie mogę sobie porównać statystyki, pomimo tego, że BitChute jest platformą o wiele mniejszym zasięgu, nie ma takich wspaniałych gadżetów jak YouTube. Mimo wszystko ewidentnie widać, że YouTube po prostu manipuluje tymi statystykami i nie tylko nie promuje mojego kontentu, ale wręcz ogranicza jego widoczność. Świetnym przykładem, najlepszym przykładem, jaki mogłam sobie zdobyć na to, jest mój wywiad z panem Jerzym Ziębą, który przeprowadziłam w 2016 roku. Początkowo wisiał na naszym kanale na Hello Irlandia, gdzie osiągnął zasięgi 20 tysięcy w sumie obejrzeń, ale wyobraźcie sobie, że pierwsze 12 tysięcy osiągnął w ciągu 8 dni, a do 20 tysięcy dobił w ciągu następnych 2 lat. Powiesiliśmy ten film tam w 2018 roku. Więc tam też ewidentnie doszło do manipulowania statystykami, ponieważ nagle po tym, jak dobiliśmy do 12 tysięcy, z dnia na dzień oglądalność spadła. I to nie tak, że już nie mieliśmy po 2000 dziennie, tak jak dotychczas, potem po 1000 czy po 500. Po prostu z dnia na dzień. Z dnia na dzień. Następnego dnia nie mieliśmy żadnych obejrzeń i te kolejne 8000 nazbierało się w ciągu 2 lat w sumie. Czy kolejne 9, w tym momencie chyba mamy 21 tysięcy. Więc tam też doszło do manipulacji, w oczywisty sposób to widać, ale najbezczelniejszym przykładem tego jest ten sam wywiad, który powiesiłam właśnie na swoim kanale na YouTubie, właśnie z celu sprawdzenia tego, co się stanie i czy YouTube faktycznie mnie tak mocno ogranicza. I słuchajcie, wywiad z panem Ziębą na moim personalnym kanale YouTuba ma w tym momencie, jeśli się nie mylę, ostatnio sprawdzałam 47 obejrzeń, a wisi tam już parę miesięcy. W porównaniu zamieściłam to samo wideo na BitChute i w tym momencie mam już ponad 1000 obejrzeń. Tak jak mówię, platforma jest o wiele mniejsza, zasięgi są mniejsze, ale to jest 1000 obejrzeń w porównaniu z 47 na YouTubie. Nikt mi nie powie, że wideo z panem Jerzym Ziębą ma 47 viewsów po kilku miesiącach wiszenia na kanale. To jest po prostu ewidentny, najbardziej bezczelny przykład manipulacji YouTube'a, jaki zobaczyłam do tej pory. Dlatego nie zamierzam kontynuować tutaj swojej egzystencji. I zwyczajnie się na YouTube'a wypinam, tak jak on wypiął się na niezależnych twórców, którzy widocznie promują na swoich kanałach treści, które YouTube'owi są nie po myśli. No więc YouTube, spadaj na drzewo. Ja się stąd zawijam. Zapraszam do subskrypcji na moim kanale na BitChute. Planuję również otworzyć konto na nowej platformie, która się nazywa Rumble. rumble.com. Jak tylko do tego dojdzie, to oczywiście poinformuję. Prawdopodobnie na moim kanale BitChute'owym, bo raczej tutaj nie będę się fatygować. Poza tym inne media społecznościowe to Twitter, gdzie wciąż jeszcze jestem, nie wiadomo jak długo. Jestem na Parlerze, jestem na Mewe, tudzież Miwi. I kolektywnie też w ramach wspólnej pracy redakcyjnej pojawiają się moje posty i moje nagrania na Hello Irlandia, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału na BitChute i spotkamy się w kolejnych programach. Życzę powodzenia i życzę, żeby ten censorship się bardzo szybciutko zakończył. Nie przewiduję długiego życia dla YouTube'a, dla tej platformy i tak z informacji, jakie do mnie dochodzą, więc tym mniej mi żal odchodzenia stąd. I tak jak mówię, spotkamy się w lepszym życiu na innych platformach. I tam, mam nadzieję, będziemy mogli spokojnie i bez cenzury kontynuować naszą pracę mówienia prawdy o tym, co się dzieje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.